you move, make me blind. You will always be there. There's no doubt in my mind. Hej wszystkim, dzisiaj korzystając z wolnej soboty, postanowiłam, że nagram dla Was vloga połączonego z taką mini poranną rutyną, w której zobaczycie m.in. test nowej szczoteczki od Foreo, czyli Foreo Luna Fofo. Bardzo się cieszę, że będę mogła razem z Wami wypróbować możliwości tego nowego produktu. Jest to nowoczesny i dość innowacyjny gadżet, dlatego że możemy go używać razem z aplikacją Foreo For You, którą zaraz razem rozpracujemy i sprawdzimy, jak działa. I tutaj fenomenem jest to, że szczoteczka jest dostosowana do potrzeb naszej skóry, do jej wieku, do naszej aktywności fizycznej, do nawodnienia naszej cery, do jej typu, koloru. Wszystko jest dokładnie w tej aplikacji opisane. Pulsacje tej szczoteczki mają za zadanie nie tylko masować skórę, ale też dogłębnie ją oczyścić, czy po zmyciu makijażu, czy przed jego nałożeniem, po siłowni. Są wykonane z silikonu medycznego, dzięki czemu są bardzo higieniczne, łatwe w użyciu, wodoodporne. Także dzisiaj sprawdzimy możliwości tej najnowszej, która jest właśnie dopasowana idealnie do potrzeb każdego z nas. Mam nadzieję, że przy okazji nie spalę sobie włosów w tej świeczce. Także przechodzimy do personalizacji w aplikacji. Uruchamiamy aplikację i musimy stworzyć swoje konto, także ja to już zrobię poza kamerą i zaraz do Was wracam. Teraz czas na ankietę dotyczącą mojej skóry i w związku z tym, że ja obecnie jestem podczas kuracji na trądzik, moja skóra jest mocno przesuszona, także tę opcję wybiorę. Tutaj wiek, 17 lat. Teraz kolor mojej skóry, odcień i wybiorę właśnie najjaśniejszy, typ numer 1. Szklanki wody, które wypijam dziennie. Tutaj wydaje mi się, że się zgadza, dlatego że ja staram się pić dużo wody. Moja aktywność fizyczna. Tutaj wydaje mi się, że wybiorę opcję numer 3. I teraz będę łączyła swoje urządzenie z aplikacją. Muszę przytrzymać przycisk uruchamiania przez 5 sekund. Teraz czas na analizę mojej skóry i muszę przyłożyć te dwa sensory do mojego prawego policzka, a następnie do innych części twarzy. Tak prezentuje się efekt analizy. Tutaj krok po kroku mam podane, w jakim czasie i w jakim trybie mam używać szczoteczki. Po kolei oczywiście wszystko ładnie opisane, jest przejrzysta instrukcja. Wynik mojej skóry to 66/100 i nie wiem, czy jest to powód do dumy i radości, ale będę dążyć, żeby było coraz lepiej. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, łatwa w obsłudze, więc jestem pewna, że każdy sobie z nią poradzi. A moja szczoteczka jest już gotowa do pracy. Nałożę sobie na nią produkt do mycia twarzy. Ja użyję sobie Cetaphilu do cery trądzikowej, bardzo fajnej pianki, którą używam dość często. Ja ogólnie mam kilka ulubionych produktów do mycia twarzy. O niektórych z nich już Wam mówiłam na kanale. Teraz nie mam nic na twarzy, jestem full natural. Także zaczynamy. Aplikacja będzie mnie wspierała w całym procesie oczyszczania twarzy i będzie informować o zmianie strefy, czyli na przykład z prawego policzka na lewy, z lewego policzka na czoło, a następnie na nos, przerwami w pulsacjach, także na pewno nie da się tego przegapić. Ona będzie obliczała dokładnie czas, także ja się już nie muszę o to martwić, nie muszę odliczać tych 15 czy 20 sekund, ani zmieniać trybów, bo tym się zajmie oczywiście ten produkt. I gotowe, twarz oczyszczona i gotowa na przyjęcie kolejnych produktów, także cudownie. Czuję, że jest taka pobudzona i orzeźwiona. Zaraz pójdę zmyć sobie resztki tej pianki z twarzy, ale jak na razie wrażenie bardzo pozytywne. Ja też znam samo w sobie działanie tej szczoteczki, także tutaj oczywiście mnie zdecydowanie nie zawiodła, ale to, jak możemy fajnie połączyć to
i spersonalizować naprawdę mnie zachwyca, także mogę Wam jak najbardziej ten produkt polecić i zaraz będę zabierać się za makijaż twarzy i zrobię sobie też dzisiaj karbowane włosy. Stwierdziłam, że dzisiaj poszalejemy, także to też Wam mniej więcej pokażę, bo będziecie ciekawi, jak robię te moje karbowane włosy. Także zaraz przechodzimy do reszty mojej porannej rutyny. Przed rozpoczęciem makijażu zawsze nakładam sobie balsam na usta, żeby przez ten czas jeszcze się regenerowały. Chociaż ja balsamy obecnie noszę praktycznie cały czas. I jak będę nagrywać Wam filmik z podsumowaniem takim, powiedzmy, półrocznym Izoteku, to oczywiście podam Wam wszystkie moje must have. Usta w tej kuracji są mocno wysuszone. Jeśli chodzi o krem do twarzy, to używam Belief The True Cream Aqua Bomb. To jest krem mocno nawilżający, a właściwie żel mocno nawilżający. Ja go bardzo, bardzo lubię. On ma w porządku skład. Mi się naprawdę dobrze sprawdza. Później pod oczy nakładam krem Bobbi Brown Hydrating Eye Cream. Ten dość znany, przynajmniej ja dowiedziałam się u niego na kanale Maksineczki i postanowiłam, że sobie go sprawię. Aktualnie zużycie nie jest zbyt duże, bo ja jakoś bardzo dużo go nie potrzebuję. Ja nie mam problemów z jakąś suchą skórą pod oczami, nie mam problemu z jakimiś mocnymi miesięcami. Nie jest ona jakoś wrażliwa czy cienka, ale już dbam o to, żeby w przyszłości żadnych problemów nie mieć. Tak, mam 17 lat, ale chyba nie ma w tym nic złego i nic mi nie zaszkodzi, także pod oczy również ten kremik nakładam. Okej, podstawa ta najistotniejsza jest gotowa, dlatego że nawilżenie twarzy jest bardzo istotne. Teraz czas na podkład i ja go będę nakładać beauty blenderem, ale ten element i puder zrobię już, wydaje mi się, poza kamerą, bo zawsze pozostają mi smugi, więc ja muszę to dopracować i nie będzie to zbyt interesujące. Powiem Wam tylko, czego używam. Jest to Clinic Anti Blemish Solutions, czyli podkład bardzo delikatny, do cer wrażliwych, do cer problematycznych, trądzikowych, nie zapycha. Rewelacja, tylko że problem jest taki, że ja mam bardzo jasną karnację i nawet ten numerek 01 Fresh Alabaster jest dla mnie dość ciemny, ale no już to pomijmy. I utrwalam ten podkład pudrem La Mer The Powder. W ten sposób wygląda. Jest to puder transparentny, bardzo delikatny, rozświetlający brwi. Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade w odcieniu Taupe. I lecę z tym koksem. Miałam zrobić delikatny i codzienny makijaż, ale troszkę poniosła mnie wyobraźnia i wyżyłam się, można powiedzieć, artystycznie. A miałam dzisiaj na to jakąś wyjątkową ochotę i zrobiłam sobie trochę mocniejszy makijaż niż planowałam. Podkreśliłam sobie oczy różowym cieniem i cieniem foliowym z Huda, z paletki The Nude, The New Nude. Ust jeszcze nie mam pomalowanych niczym konkretnym, tylko błyszczykiem. Co tutaj jeszcze? Bronzer, bronzer, rozświetlacz, no wszystko to, co w takim bardziej szalonym make-upie można znaleźć. Tutaj nagrzewam już sobie karmownicę do włosów. Jeśli zastanawialiście się, czym robię moje karmowane włosy, to właśnie tym. I robię je chyba trzeci raz w życiu, ponieważ robiłam je przedwczoraj i tak mi się spodobały, tak jakoś czuję się w nich dobrze i tak je lubię, że stwierdziłam, że nie, teraz zacznę karbować włosy praktycznie cały czas. A co tam, co ja się będę ograniczać? Także teraz będę musiała się niestety od Was troszeczkę odwrócić. Może, dobra, niech ta świeczka jeszcze się pali. Bardzo ładnie mi tutaj pachnie. Igliwem, takim świątecznym drzewkiem, choineczką, pięknie, lasem, klimacik. I lecimy. Podzieliłam sobie włosy przedziałkiem na pół. Biorę sobie taki, powiedzmy, na średniej wielkości, takie średniej wielkości pasemko i moje narzędzie zbrodni. Nie będę Wam oczywiście nagrywać całego tego procesu, bo to jest tak
pracochłonne, że wydaje mi się, że film trwałby wieczność. Ja robię to tak średnio 40 minut, coś takiego. Także uwierzcie, że to mnie kosztuje wiele czasu. Ale czegoż się nie robi dla kręconych włosów? Większość ludzi mi mówi, że mi pasują. Zdarzają się jakieś jednostki, które mówią, że nie. Ale to ja mam się czuć w tym dobrze. I ja się sobie podobam w tych włosach, więc je robię. Wydaje mi się, że każda osoba z prostymi włosami miała chociaż przez chwilę taką fantazję, by mieć kręcone włosy i marzyła o tym, żeby móc mieć naturalnie kręcone. Ja niestety jako mała dziewczynka miałam takie bardzo ładnie falowane włosy, wręcz kręcone tutaj na dole i bardzo długie, ale z wiekiem mi to minęło, nad czym ubolewam. Także jak widzicie, już się robią moje karbowane włosy i muszę tak zrobić mniej więcej z każdym pasemkiem, więc to jest dość czasochłonne. W sumie ten filmik można by bardziej nazwać Get Ready With Me, bo bardziej pokazuję Wam moje szykowanie, aniżeli samą rutynę. Choć why not? Tutaj zaraz pójdziemy sobie coś jeszcze zrobić do jedzonka. W ostatnim vlogu, tym takim bardziej luźnym domowym, pokazywałam Wam między innymi swój zeszyt od geografii, jak bardzo się staram, jak bardzo lubię robić do niego notatki. I wiecie co? Zmieniłam rozszerzenie. Już nie rozszerzam geografii. Stwierdziłam, że będę rozszerzać WOS, choć to będzie tylko przedmiot zupełnie dopełniający, ponieważ w mojej szkole trzeba mieć 3 rozszerzenia, by wypełniać daną pulę godzin. Ale nie będę rozszerzać się WOS-u na maturze, ponieważ nie jest mi to zbytnio potrzebne, ani nie czuję się na siłach. Choć kto wie, jeśli będzie mi jakoś bardzo dobrze szło na tym rozszerzeniu z WOS-u, to może jeszcze się zdecyduję. Ale raczej tej opcji na razie nie rozważam. I dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że geografię wybrałam troszkę pochopnie. Po to tylko, żeby mieć jakiś przedmiot. Wydawało mi się, że bez problemu dam radę i że jakoś poczuję inspirację, jakoś mi się to spodoba. Jednak tak nie było i stwierdziłam, że nie chcę się już męczyć na tej geografii. I przynajmniej na WOS-ie, choć też nie jestem jakoś nim bardzo zainteresowana, to dowiem się czegoś bardziej życiowego i takiego opartego na takich faktach. Czegoś ciekawszego, co mi się jakkolwiek w życiu przyda. Bo jednak wydaje mi się, że do geografii trzeba czuć pasję. WOS jest bardziej życiowy, choć nie ukrywam, że trudny. To jest trudny przedmiot i bardzo obszerny materiał. Ale ja to jestem człowiek, orkiestra, ja po prostu... moje życie to jedno wielkie szaleństwo, więc ja sobie tak szaleję i... Co się twierdzi? Czym? Nie, po prostu włączyłam świeczkę. Włosy gotowe, czuję się w nich bardzo fajnie. Nie wiem, czy każdemu się podobają, ale ja w końcu nie jestem zupą pomidorową i nie każdy musi mnie lubić. Także efekt końcowy. Zaraz Wam pokażę, mam nowe paznokcie. Tak wyglądają z bliska. Są już w klimacie, można powiedzieć, walentynkowym. Bo niebawem walentynki. Czas na moją stylizację, już mogliście ją zauważyć, ale Wam jeszcze dokładniej pokażę. Także mam na sobie sukienkę z Zary, tą z farbanką, która była w ostatnim haulu. W ten sposób wygląda. Rajstopy w kropki z Calcedonii. Te dwa pierścionki z haulu również. I bransoletkę, którą dostałam na święta od mojego chłopaka. Jest ona taka, z takim ślicznym, przesłodkim charmsem z Louis Vuitton. Niewiniutko takie, jakie oczka piękne. Tu Mela obok mnie jest i się śmieje. Zobaczcie, jakie fajne drożdżówki zrobiła moja siostra. Zaraz będę degustować, ona tutaj patrzy, jak nagrywam. No, ale wydaje mi się, że będą pycha. Siemanko, witajcie w mojej kuchni. Mam nadzieję, że to nie zostanie uznane jako plagiat.
Natomiast tak jak Wam mówiłam, przygotujemy sobie coś zaraz do jedzenia i postanowiłam, że zrobimy sobie twarożek, czyli coś bardzo ambitnego, także zaraz się tym zajmiemy. Do tego jakieś tam warzywa, tylko że w sumie co by tu wiele mówić. Możemy zaczynać. Tu przygotowałam sobie paprykę, szczypiorek, pomidorki. Tam są jaja ugotowane na twardo. Tutaj przygotowałam sobie rukolę już na talerzu i twaróg, który połączę ze szczypiorkiem, tam doprawię, żeby było smacznie. Okej, moi drodzy, możemy zaczynać. Mam bardzo ostry nóż. Dla samej siebie jakoś bardzo dużo tej papryki nie potrzebuję, więc tyle wystarczy. Teraz pokroję pomidorki. Teraz czas na szczypiorek i pokroję go sobie trochę do twarożku. Przełożę sobie to do ładniejszej miseczki. Stwierdziłam, że dodam sobie jeszcze trochę cebuli. Stwierdziłam, że dodam sobie jeszcze trochę cebuli. Trochę soli. Trochę pieprzu. To teraz jeszcze przygotuję jajka, pieczywo i zaraz do Was wracam. Moje jedzonko jest już w sumie gotowe. Jeszcze tylko posypię sobie troszkę nasionami chia. Jeśli nie znacie, to bardzo polecam. Bardzo fajna sprawa. Właściwie nie czuć ich za bardzo, ale mają wiele prozdrowotnych właściwości, m.in. kwasy omega-3. Także warto się nimi zainteresować. Także to były takie fragmenty z mojego życia na co dzień. Stwierdziłam, że będę Wam nagrywała też takie bardziej spontaniczne filmy. Co prawda ustawiłam aparat na statywie, nie był to taki stricte vlog. To było to dość luźne, nic jakoś konkretnie nie ustawiałam. Też starałam Wam się pokazać taki mój zwykły, prosty dzień. Także dajcie znać, czy chcecie zobaczyć więcej takich filmów. Czego oczekujecie? Co Was jeszcze interesuje? Oczywiście w granicach rozsądku. Może podsuniecie mi jakieś fajne pomysły, jakie momenty z życia mogłabym Wam pokazać. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zostawcie swoją opinię w komentarzu. Łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję Wam serdecznie za poświęcony na obejrzenie czas i do zobaczenia. Buziaki. Pa, pa!